Kilka malutkich uwag na temat montażu. To jest czujnik SA. Taki goły, wyciągnięty z pudełka. Konektor, właściwie nakrętka. Jak to zainstalować? Do montażu można wykorzystać jakiekolwiek trójniki, tak jak na przykład tutaj, czy tutaj. Dla małych przepływów adaptery. Do procesu wpinamy się przez dedykowane adaptery na różne średnice. Tutaj mamy G1/4 akurat, może być 1/2 czy 4 cala i tak dalej. Co do samego czujnika, to proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy dwa takie freziki. Mniejszy i większy. Tutaj powinien być skierowany przepływ nasz, czyli jeżeli mamy przepływ w tą stronę, to tędy powinniśmy, tak powinniśmy zainstalować czujnik. I nie przejmować się tym, że on jest odwrócony akurat tak, jak nam nie pasuje, dlatego że może zostać przekręcony później. Sama sonda powinna być całkowicie zanurzona, minimum te 15 mm. O szczegóły odsyłam do instrukcji, bo inaczej się to ma troszeczkę przy adapterach do małego przepływu, gdzie sama średnica wewnętrzna adaptera jest mniejsza niż te 15. Bardzo ważna rzecz, końcówka sondy nie może dotykać ścianki po drugiej stronie naszego trójnika, adaptera i tak dalej, bo w tym momencie będziemy mierzyć temperaturę naszego rurociągu, a nie medium tak naprawdę.